Zakopane to doskonałe miejsce do tego, żeby rozpocząć okres przygotowawczy, ten wszechstronny trening. Fizjoterapeuta prowadzi zajęcia z tak zwanych mięśni głębokich, strukturalnych, które gwarantują nam prawidłowe postawy i tak naprawdę dzięki temu, że dziewczyny się w te ćwiczenia mocno angażują i te ćwiczenia są bardzo dobrze dobrane do naszej dyscypliny, unikamy tak naprawdę kontuzji, a dodatkowo prowadzimy też takie zajęcia z koordynacji. Po wakacjach na nowo siadamy na ten ergometr, no i nie jest to przyjazny widok. Ergometr nie jest najważniejszy podstawę sezonu zimowych. Tutaj z racji tego, że akurat Zakopane nie dysponuje jakimś wielce rozbudowaną siecią nartostrad do nart biegowych, no jesteśmy zmuszeni korzystać z ergometrów. Jest to jakby taka forma ruchu, która pozwala kształtować tą wytrzymałość ukierunkowaną. Siłownię robimy nudną i długą, i mało powtórzeń siłownię maksymalną robimy. No i tak naprawdę jest to taka baza na cały sezon, bo później tą siłę tylko doskonalimy, nie kształtujemy. Korzystamy często z rowerów, zarówno w okresie przygotowawczym, jak i już w tym bezpośrednim przygotowaniu startowym. Jest to doskonała forma zajęć z racji tego, że kolarstwo jest bardzo bliskie wioślarstwu pod względem fizjologicznym. Chodzi o wydolność i o długotrwałość wysiłku. Trening biegowy, no jak wiadomo, rozwija bardzo dobrze tą pojemność płuc, pojemność wyrzutową serca i jeśli jest w odpowiednim przedziale jakby takim intensywności prowadzony. I to jest nam bardzo potrzebne, no bo wioślarstwo to przede wszystkim wytrzymałość, a nie ma nic lepszego od odbudowania tej wytrzymałości jak właśnie bieg lub rower. Dlatego to tutaj z tego bardzo dużo korzystamy i dziewczyny bardzo dużo w terenie też wykonują kilometrów. Nienawidzę zbiegać z gór na pewno. Pod górkę jest okej, ale jak mam, kurczę, zbiegać, te stawy są narażone na jakieś tam zniszczenia większe, to jest nie dla mnie, nie? Nie lubię na przykład biegać tam, to nigdy, no, nie chcę rywalizować na tyle, bo wiem, że moje możliwości tam są słabe, ale na innych już barierach treningowych, innych obszarach to lubię rywalizować.